Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w serii o uwielbieniu. Naszym gościem jest dziś Kamil Milczarek, wokalista ze trzeciej godziny dnia TGD, zespołu, który na pewno wszyscy kojarzycie, oraz nauczyciel śpiewu i wspaniały człowiek. Jednym słowem, naprawdę Kamil Milczarek. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Witam Cię serdecznie. Witajcie. I cześć Krzysiu, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję, że przyszedłeś do nas, do tego pięknego miejsca. Powiedz Kamilu, jak się dzisiaj masz? Bardzo dobrze, na początek tygodnia trochę taki intensywny był wcześniejszy tydzień, ale jest dobrze. Dobrze jest, no mało się wysypiam ostatnio, ale to no myślę, że przyjdzie ten czas taki odpoczynku. Wiesz co Kamilu, tak jak już powiedziałem Ci, jak rozmawialiśmy, chciałbym porozmawiać z Tobą o uwielbieniu, ale zanim w ogóle ten temat, bo Ty wiesz co to jest uwielbienie, ja wiem co to jest uwielbienie, ale zanim to w ogóle jak to jest, że jesteś w kościele, jesteś wierzący, jak to się stało, tak pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć? Wiesz co, ja od początku byłem tak chowany. No jestem z kościoła katolickiego, więc tą wiarę jakby dostałem tak od samego początku od rodziców. Od kolebki. Od kolebki można powiedzieć, ale wiesz co, moja najstarsza siostra bardzo prężnie działała w kościele i też posługiwała muzycznie. I pamiętam taką jedną naszą historię, gdzie mówiła mi o tym, że mnie zabierała do kościoła na właśnie msze, na różne uwielbienia, gdzie siadałem jej na kolanach i gdzieś tam chłonąłem to od razu. I tak chyba zostało, bo ja później tak naprawdę zacząłem gdzieś działać w kościele muzycznie. Byłem w Odnowie w Duchu Świętym, gdzie posługiwałem też muzycznie i też później w Ruchu Światło Życie, gdzie skończyłem całą formację i też byłem przez długie lata animatorem muzycznym, więc jakby cały czas siedziałem w tym klimacie, choć powiem tak, że od niedawna chyba jestem jakby w pełni świadomy tego, co robię na obecną chwilę. Fajnie, mi się wydaje, że chyba ważne jest, bo samo urodzenie się wierzącym człowiekiem nie wystarczy. Chyba pewnie, tak jak to powiedziałeś, od jakiegoś trzeba mieć jakiś taki moment, albo w ogóle chwycić tą wiarę i wiedzieć, ej, tak sobie usiąść i powiedzieć, ej, jestem wierzący. W sumie wierzę, ten Bóg jest rzeczywiście, wiem, gdzie idę. Wiesz co, ja chyba taki kulminacyjny moment w moim życiu, to był chyba pierwszy stopień oazy, w którym jest taki dzień, gdzie odnawia się przyrzeczenie chrzcielne, jakby z czasów bycie dzieckiem i wtedy oficjalnie jest zadawane pytanie do Ciebie, czy Ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ja pamiętam tę sytuację, dokładnie to jest Zarzęcin, województwo łódzkie, niedaleko Zalewu Sulejewskiego, mieliśmy normalnie... Czyli w geografii jesteś bardzo dobry. Tak, przyrzeczenie chrzcielne, które mieliśmy odnawiane normalnie w Zalewie. Wiesz, była akcja, wow. Forma zanurzenia, czyli jakby takie dobrowolne i moje już świadome. Jakby przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo to, że dostałem jakby fundament tej wiary dostałem od rodziców, no to wiesz, siłą rzeczy gdzieś ja musiałem dorosnąć do pewnych decyzji. I tak się zaczęło, choć różnie było to jakby z czasem, wiesz, no okres dorastania, błędy młodości, więc wiesz, jak to Znam dobrze. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w serii o uwielbieniu i chciałem zadać Ci takie pytanie, bo wspomniałem, że Ty wiesz, ja mniej więcej wiem. Ja nie śpiewam, chociaż bardzo chciałbym. Może przez ten wywiad się nauczę. Może nauczysz mnie czegoś? Nie, żartuję. No po wywiadzie, pogadamy. Po wywiadzie jak najbardziej. Chciałem zapytać się, czym dla Ciebie, co to jest w ogóle uwielbienie? Wiesz co, ja długo do tego dorastałem. Czym jest uwielbienie? Ja się też uczyłem długo tej jakby formy oddawania Bogu czci i chwały. Wiesz co, ja przez całe życie gdzieś tam miałem w głowie myślenie, że bardzo ważna jakby w przekazie i w muzyce jest ta forma tekstowa. I ja przez jakieś lata nie rozumiałem tego, co śpiewam. Jeżeli chodzi o sprawy chrześcijańskie, utwory religijne, tak potocznie powiedzieć. I zacząłem się tego uczyć dopiero chyba w pełni, zacząłem się tego uczyć, jak przyszedłem do TGD, gdzie poznałem różne osoby i też poznałem osoby z różnych jakby środowisk, czy to kościoła protestanckiego, katolickiego, ale też ludzi, którzy mają swoje też światy, swoje życie, swoje rodziny. I dopiero wtedy zacząłem się uczyć tego, czym jest uwielbienie i jak bardzo ważna jest ta forma i ta relacja z Panem Bogiem.
I jakby w pełni, gdzie podejmowałem takie ważne decyzje mojego życia, w pełni, kiedy usłyszałem głos Pana Boga, właśnie pochylając się nad Pismem Świętym, wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że ja muszę też słuchać Jego słów, tego, co On chce mi powiedzieć, i ja muszę to przenosić później na płaszczyznę uwielbienia. Bo wiesz, odśpiewać utwór to sobie można, ale śpiewać go świadomie i przede wszystkim wiedzieć o tym, że Ty prowadzisz tych ludzi w uwielbieniu. Bo patrzę jakby z perspektywy tego, że nieraz gdzieś jestem z przodu i muszę poprowadzić tych ludzi, czy to w większym gronie, czy mniejszym, ale ja muszę ich poprowadzić w uwielbieniu. Ja muszę im dać świadomość tego, że oni chcą w tym momencie się oddać Panu Bogu poprzez właśnie śpiew, poprzez muzykę. I to kiedyś nie było dla mnie bardzo takie istotne. Teraz jest to troszeczkę inna sytuacja, bo wiem o tym, jak ważne jest pochylenie się nad Słowem Bożym. A ja uważam, że jeżeli nie ma tego fundamentu Słowa Bożego, no to niestety to uwielbienie nie będzie nigdy owocne. No, ja zdaję sobie sprawę, że jednak fajnie jest wiedzieć, że śpiewam, jeśli śpiewam pewne słowa, to one coś oznaczają i też w jakiś sposób oddaję Bogu, nie wiem, chwałę, cześć i też te słowa przeżywam. No, to jest zupełnie inna forma uwielbienia. I też mi się to podoba, że tak mówisz i to tak po prostu, no, że to jest banalne, wręcz można by powiedzieć. A z drugiej strony, jak istotne, że jednak wiedzieć, co śpiewam. Mi się podoba takie porównanie, że jak ludzie są na stadionie, to ludzie na stadionie albo na jakimś koncercie podnoszą ręce, cieszą się tym i w jakiś sposób, no, nie, że uwielbiają ten zespół czy jakiegoś tam muzyka, ale gdzieś w kościele też tak się dzieje w trakcie uwielbienia, że ludzie gdzieś podnoszą te ręce, żeby oddać cześć temu Bogu. Tak, tylko to jest trochę jakby inna forma. To już wiemy o tym, że wiesz, te ręce podnoszone na takim uwielbieniu są jakby takim oddaniem mu chwały i przede wszystkim taki manifest twojej jakby osoby. Gdzie ja też przez długi czas taki miałem, wiesz, formę, że trochę nie wiedziałem, czy wypada, czy nie wypada. Teraz już tego nie ma. Nie ma takiej opcji. Jeżeli chcę być autentyczny, no to muszę też autentycznie podchodzić do tego, nie? No, to prawda, to prawda. Dobrze powiedziane. Ja mam też takie pytanie w sumie, bo to ciekawe, bo jesteś od wielu lat w uwielbieniu, prowadzisz, uczysz też ludzi śpiewać i znasz się nad tym, jeździsz po kościołach, też prowadzisz większe lekcje dla większych grup ludzi, warsztatowe. I takie pytanie, bo w ogóle to w takim razie uwielbienie, jeśli mam śpiewać, to po co ten cały, można powiedzieć, blichtr, to złe słowo w tym momencie, ale załóżmy, że po co te wszystkie nagłośnienia, te światła w trakcie koncertu, bo uwielbienie w kościele, no to jedno. Czemu nie wystarczy pan z gitarą, chłopak z gitarą? No nie, czemu nie wystarczy jakiś, wiesz, banalny, siada z gitarą przy ognisku, śpiewa i jest super. To po co to wszystko dodatkowo, te wszystkie koncerty, wielkie światła i tak dalej? Wiesz co, w weekend rozmawiałem z przyjaciółmi od nas z zespołu na ten temat i wiesz co, doszliśmy do wniosku, że jeżeli uwielbienie, w które bierzemy udział, albo jako uczestnicy, albo prowadzący, jeżeli to uwielbienie nie jest naprawdę na dobrym poziomie, to mi osobiście, im też, tak w rozmowie wyszło, jest trudno wejść w uwielbienie. Naprawdę. Trudno. A wiąże się to z tym, że czym większe zaangażowanie, twoja praca, twój wysiłek w to uwielbienie, ma większy ogólnie owoc, jak dla mnie. I podchodząc do pewnych rzeczy, tak na przykład, nie wiem, jak zaproszony jestem chociażby przez różne wspólnoty, żeby wejść w jakieś tam uwielbienie na nabożeństwie, czy nie, my naprawdę się przygotowujemy. Siedzimy, próba. Często już pracujemy na odsłuchach douszных, co jest wielkim ułatwieniem i ja uważam, że to jest błogosławieństwo. Ja już nie umiem śpiewać na odsłuchach scenicznych, zwanych wedżach. Trochę mi ciężko, ale to jest bardzo ważne, bo jeżeli ja mam komfort w podejściu do tego, wiem o tym, że stoję na tej scenie i nie borykam się z jakimiś trudnościami. Zły odsłuch, nie wiem, zła barwa mikrofonu, gdzie no, ty musisz jakby zaangażować się w to. Ty masz ogólnie tą treść przekazać, ale jeżeli ty się będziesz cały czas blokował, i to jest właśnie ta otoczka, ta cała otoczka, która jakby jest przy tym całym przedsięwzięciu, ale ja uważam, że to daje większy owoc dla tych ludzi, którzy cię słuchają. Bo jeżeli ty czujesz swobodę,
to masz łatwiej przekazać tą treść. I też padło to ważne też stwierdzenie, jak rozmawialiśmy, że jeżeli jest to bardziej przygotowane, to ja bardziej mogę sobie pozwolić na swobodę w uwielbieniu. Rozumiem, rozumiem. Swobodę taką, że mogę zacząć uwielbiać, wiesz, otwiera się jakaś nowa forma cała, rozbudowana, nie trzymamy się samej ramy, że jest refren, zwrotka, tylko łatwiej jest nam wejść też, wiesz, jakby w taką formę spontanicznej modlitwy, która jest też bardzo ważna. Ale to wtedy musi naprawdę mieć to, no sam wiesz, będąc u siebie też w kościele, że no sztab ludzi, którzy pracuje przy uwielbieniu, to jest po prostu pełna jakby masa ludzi, nie? Która nad tym działa. I to, czy to jest jakaś, wiesz, forma, że tego jest też tyle, że to koncerty? Nie, to jest jakby, myślę, że to jest szacunek też dla słuchacza. Ja, tak sobie, tak jak to mówisz, to ja bym połączył tą pierwszą rzecz, którą rozmawialiśmy o uwielbieniu, czym jest uwielbienie. I ja tak fajnie zawsze traktowałem, że uwielbienie to, okej, okay, z twojej strony to jest też śpiewanie, oddawanie Bogu chwały, bo to jest najłatwiej to tak chwycić, ale czasami też patrzę na uwielbienie, że uwielbieniem też jest na przykład to, że będąc na przykład w kościele albo będąc w jakiejś służbie, przygotuję coś bardzo dobrze, że na przykład dobrze się tego przygotuję i w ten sposób chcę powiedzieć, ej, Panie Boże, zależy mi, żeby to dobrze robić i dlatego mówię, ej, jakby traktuję moją, ktoś kiedyś powiedział fajnie, że nawet praca jest uwielbieniem, że jak pracujesz, tak pokazujesz, jak tą pracą możesz pokazywać tego Pana Boga i oddawać też poniekąd Mu tą cześć. I ja bym to przełożył nawet to, co Ty mówisz, że przygotowując się do tego bardzo dobrze i robiąc jak najwięcej, dając te swoje 100%, Bóg dołoży te swoje 1000% czy ileś i w ten sposób Ty uwielbiasz Boga. No, ja pamiętam, kiedyś robiłem konferencję i ktoś, młodzieżowa konferencja i ktoś załatwił mnóstwo świateł kolorowych na tą konferencję, że było fajnie. No i jakiś inny człowiek, współorganizator tej konferencji powiedział, po co te światła wszystkie? A ja mówię, tak zacząłem zastanawiać się, no ale to jest jakby, on w ten sposób chce, żeby było ładnie. On w ten sposób Bogu oddaje chwałę, bo na tym się zna i zależy mu, żeby to było ładne. Więc czemu mu to zabierać? No? I jak tak się to ugryzie, to tak fajna w sumie sprawa. Wiesz co, no my patrząc z perspektywy jakby, wiesz, koncertów, no zagraliśmy trochę z TGD dużych tras. A tak sumę strzel? Nie, nie, nawet nie tego nie liczę. To jest jakby, no teraz przez pandemię niestety nam się to trochę odbiło, ale naprawdę jakby patrząc z perspektywy na przykład, nie wiem, duże trasy kolędowe, które graliśmy. Naprawdę praca przy tym wszystkim i zaangażowanie tych ludzi naprawdę dawało dodatkowe, jakby wiesz, procenty efektu tego, jak to wygląda. I jak ludzie też przeżywają taki koncert. I mimo to, że to są na przykład kolędy, gdzie się wszystkim kojarzą, o, zaśpiewaliśmy kolędy, o, śpiewane zawsze co roku w święta, w domu. Nie, kolędy też mają swój wydźwięk uwielbieniowy, w którym ty po prostu dziękujesz Panu Bogu, że no, dał nam Zbawiciela, tak? I jakby sztab tego, ile to trwa, naprawdę, to ja za każdym razem zawsze byłem wdzięczny Panu Bogu za to, że no, takie rzeczy się dzieją. I to jest właśnie też właśnie to oddawanie Mu chwały i właśnie, jak już wspomniałeś, większa forma uwielbienia. To jest uwielbienie Pana Boga poprzez swoją pracę. Tak jak się mówi, że nie wiem, za swoją pracę należy Ci się zapłata, no bo tak jest, no to siłą rzeczy, no tutaj też, za Twoją pracę należy się ogólnie oddawanie Bogu chwały, tak? Rozumiem. Fajnie, fajnie powiedziane. Podoba mi się to. Powiedz, takie mam pytanie. Kim się inspirujesz w uwielbieniu? Albo na przykład, o inaczej, twoja ulubiona pieśń uwielbienia. Może być zagraniczna, może być polska, może być nawet czeska, niemiecka, finlandzka, norweska i jeszcze z wielu innych krajów. Jeszcze chińska. Nie, wiesz co? Powiem tak. Nie mam chyba jakichś takich utworów, które gdzieś tam są w pełni. O, to jest ten. Który? Nie, ja mam chyba bardziej etapowo. Jakby uważam, że są utwory, które dotyczą jakby twojego obecnego stanu, w jakim ty się czujesz, albo twojego nastroju. Powiem ci jedną sytuację. Dokładnie to były koncerty, graliśmy w ramach trasy wielkanocnej. Graliśmy i no, pojawiły się na trasie utwory też jakby coverowe. I pojawił się jeden utwór Hillsongów, znany pod polskim jakby tytułem Lawina Łaski.
I wierz mi, że to jest utwór, który ani razu od początku do końca nie zaśpiewałem. Że tak cię dotknął? Matko, ja za każdym razem ryczałem, ale tak, że jak słyszałem pierwsze dźwięki i wchodzi moja koleżanka z zespołu i zaczyna śpiewać, ja zaczynam płakać. I wiesz, za każdym razem schodzę ze sceny, koniec koncertu, uwielbienia, wiesz, zapłakany podchodzę do Piotrka i mówię: Piotruś, przepraszam, ja nie byłem w stanie zaśpiewać tej lawiny, przepraszam, nie. Nie musimy zmienić. A Piotrek, a sobie płacz. I wiesz, i to są, i dla mnie, ja mam, wiesz, ja myślę, że każdy też tak może powiedzieć, że są utwory, które bardziej ci dotykają. Wiesz, no jesteśmy w różnych jakby momentach swojego życia. Ale ten utwór bardzo mi zapadł, ja go cały czas gdzieś tam w głowie mam. Cieszę się, że on się pojawił później też na naszej płycie. Ale no jakby sytuacja, kiedy ty widzisz, że biorąc udział w koncercie, który, jak już wspomniałeś, koncert. Nie, my do każdego koncertu podchodzimy naprawdę jako uwielbienie. I przede wszystkim, nawet jakby miała jedna osoba otrzymać coś w zamian, to dla nas jest to ważne. I na przykład, no jeżeli ja wiem o tym, że za każdym razem schodzę ze sceny zapłakany, wzruszony i z przemyśleniami swojego życia, no to dochodzę do wniosku, że no Pan Bóg działa. I to działa w bardzo prosty sposób. W bardzo prosty sposób, kiedy te treści są naprawdę nie są trudne. One są często w bardzo prostych sformułowaniach, ale dające dużo do myślenia, nie? Więc na chwilę obecną mam. No jest ta lawina łaski, choć bardzo lubię utwór Małego TGD, który my kiedyś też zaśpiewaliśmy, Amen. To jest utwór, który bardzo mi też siedzi na sercu, bo my podczas jednego z pożegnania taty naszej koleżanki, no po prostu, wiesz, na pogrzebie po prostu ryk taki, że czekałem tylko, żeby dziewczyny skończyły śpiewać swoją część. Dobra, my wchodzimy dopiero na drugą zwrotkę i mówię, dobra, może zaśpiewam. Nie, dopiero zaśpiewałem jakiś chyba bridge. Bo tak to ogólnie śpiewanie było i było tylko słuchać szlochanie takie do ten. Więc są jakieś utwory, ale nie mam chyba inspiracji jakiejś, wiesz, no i pamiętaj o tym. Ja się dostałem do TGD trochę w późniejszym czasie niż ono w tym roku ma 40-lecie. Ale no wychowałem się też na TGD. Ja pamiętam, jak byłem na koncercie PS-ów nagrywanym na Białołęce. Były takie dwa koncerty, ja byłem tam po jednych rekolekcjach, pojechaliśmy jako taki, zaprosił nas ksiądz, że w ramach wdzięczności pojedziemy na koncert. No i to był, wiesz, taki sztos dla mnie, po prostu dostałem tak w twarz, po prostu dojrze treścią, to jeszcze muzyką bardzo na wysokim poziomie, no i później widzisz. A wtedy miałeś taką myśl na przykład, ej, chciałbym z nimi śpiewać? Nie. U mnie była sytuacja, że wiesz, no ja się dostałem... Dla potrzeby wiadomo, nie, tak. U mnie tak naprawdę, ja się dostałem do TGD przypadkiem. Wysłał do mnie znajomy zgłoszenie, które zauważył na Facebooku, a ja nawet tego nie zauważyłem, mi to gdzieś mignęło. No, pozdrawiamy tego znajomego, dobrze, że to się stało. No tak. Bo jesteś pewnie cenną częścią TGD, coś czuję. Każdy z nas jest cenną częścią i za to dziękujemy, naprawdę, ja się cieszę z każdej osoby. Dużo, ja na przykład, no mówię ci, no, ja dużo, dużo dostałem od TGD i właśnie w takiej formie uwielbienia, gdzie, wiesz, ja mało się pojawiam gdzieś w jakichś takich sytuacjach komercyjnych, powiem szczerze, bardziej się pojawiam w takich klimatach chrześcijańskich. Czy to uwielbienia jakieś w różnych miastach, gdzie jestem zapraszany, ale no, mi jest chyba łatwiej mi jest zaśpiewać treść chrześcijańską niż utwór świecki, który jest puszczany tak na co dzień. Chyba, że na karaoke. Na karaoke, wiesz co, nie pamiętam kiedy byłem, ale no. Nie no, wygłupiam się. A powiedz taką rzecz, jakbyś mógł sobie tak wymarzyć w jakimś miejscu, by chciał, żeby uwielbienie się odbyło, to gdzie by mogło to być? Że nie ma ograniczeń finansowych, dobra, robimy je na Grenlandii, z pingwinami i tak dalej. Nie, no wiesz co, mi się marzy, żeby uwielbienia były, wiesz, w największych halach, w największych miejscach, gdzie można oddawać Panu Bogu chwałę. Co się dzieje też na przykład, no, jakby wiesz, za oceanem, gdzie pełno widzimy i się inspirujemy też takimi uwielbieniami. To mi się marzy. Wiesz, ja brałem udział w festiwalu Nadziei bodajże. To było na Stadionie Legii.
Byłem też tam, coś robiłem. Tak. I pamiętam ten chór, który prowadził Piotrek, duży, wielki chór, który stał na trybunach. I wiesz, to, no, to było wielkie, wielkie widowisko. No i później też Stadion Młodych, który się też odbił na Narodowym. Ale wiesz, no, gdyby się tak wypełniło jak na, wiesz, na koncercie Dawida Podsiadłego i tak o Hemingwaya, no to... Byłeś? Nie byłem. Nie byłem, fajnie było. No widzisz. Ale no to... jakby było uwielbienie tam, to naprawdę byłby sztos. Tak. Jakby było, nie, bo uwielbienie tam było, ale jakby był tak wielki uwielbienie. Tak. Ale wydaje mi się, że wszystko przed nami, że jakby... Bo się coraz większa świadomość uwielbienia pojawia pośród ludzi i też jest chyba tak, że ludzie rozumieją, że fajnie, kiedy to jednak ma jakąś jakość ze względu, nie dlatego, że nie wiem, sobie wymyśliliśmy, tylko ze względu na Boga, bo jest tego godzien. Nie, no tak, bo to wiesz, no kto nie chce posłuchać dobrze zaśpiewanego utworu, a jeszcze z bogatą treścią, no to jest po prostu level wyżej, nie? Dokładnie. To taki na koniec, jakbyś mógł. Może jakieś masz tipy albo rady właśnie dla ludzi, którzy prowadzą uwielbienie? Jestem gdzieś tam w kościele, zaczynam albo już śpiewam, no. I... Wiesz co, na początku to chyba każda osoba musi sobie odpowiedzieć, co ona chce, wiesz, przekazać ludziom. I czy ty chcesz tak naprawdę wprowadzić siebie w tym uwielbieniu? Czy ty bardziej chcesz jakby przekazać tą najważniejszą osobę, jaką jest Pan Bóg? Bo wiesz co, niestety zdarza się tak, że liderzy uwielbieni... No, uwielbiają siebie. Tak. I wiesz, ja nieraz usłyszałem i my tam w zespole usłyszeliśmy takie słowa, żebyśmy właśnie mieli to z tyłu głowy. Żebyśmy nie myśleli, że my teraz chcemy jakiejś chwały dla siebie, nie. Ta chwała ma być dla Pana Boga. I to jest chyba bardzo istotną rzeczą. I bądźmy też szczerzy wobec siebie. Przyznajmy się też do błędów. Mówmy sobie, że coś zawaliliśmy, albo mówmy też, że jesteśmy w jakimś tam trudniejszym momencie. I wiesz, szukajmy też pomocy. W uwielbieniu też są osoby, które, wiesz, no, nie pracujesz sam. Masz sztab ludzi, którzy są. Ja mam naprawdę wspaniałych przyjaciół moich, z którymi też śpiewam poza jakby te giedowe rzeczy. Robimy różne jakby przedsięwzięcia, ale my naprawdę się wspieramy też tak, wiesz, poza. Fajnie. I to jest chyba istotne, bo jeżeli, wiesz, przychodzisz tylko po to, żeby swoją pracę wykonać, a później wychodzisz za mury danej wspólnoty i jest trochę inaczej, no to już jest trudno, nie? Bo też czuć, że człowiek jakby, że to jest jego stricte tylko praca, albo jakby wiesz, a potem wychodzi jakby życie to życie. Mi się podoba właśnie, że uwielbieniem też, jak przerzuci się nawet klimat z myślenia, że uwielbienie to tylko śpiewanie, a na uwielbienie to moje życie, albo wręcz styl życia, to trochę się zmienia ta perspektywa. Bo w każdej sytuacji możesz pokazać, że jest ten Bóg, że wierzysz w Niego. Tak, wiesz co, na przykład no ja ten ostatni rok dużo miałem takich sytuacji, gdzie się pojawiłem właśnie chociażby na SH Północ, czy SH Południe, na uwielbieniach. I szczerze, to było miłe doświadczenie i miłe takie, wiesz, no wchodzę do wspólnoty, która już się gdzieś zna, wszyscy razem współpracują, ja jestem trochę... wiesz, trochę z innego świadka, bo nie jestem z nimi co tydzień na nabożeństwach. Kurczę, za każdym razem zostałem przyjęty jak swój, nie? I to jest piękne, to pokazuje ogólnie tą jedność, o którą chyba każdy z nas walczy. Dziękuję ci. Tym pięknym aspektem możemy skończyć. Chyba, że masz jeszcze jakąś taką myśl, którą chciałbyś przekazać naszym widzom. No jaką, Krzysiu, myśl? Chyba wiesz, jakby uwielbienie... Dziękujmy Panu Bogu, że mamy taką formę oddawania Bogu chwały. W taki sposób. My się chyba jakby, wiesz, boimy tego, że w taki sposób możemy wejść w uwielbienie i nie wszyscy muszą śpiewać. Naprawdę. Nawet forma Twojego oddania się właśnie jako, wiesz, jako Ty stojący przed ludźmi innymi, którzy patrzą na Ciebie, Ty też oddajesz Bogu w tym momencie chwałę, nie? I bądźmy sobą i codziennie
Jak wstajesz, patrz w lustro i mów sobie: jesteś piękny, jesteś wspaniały i dzięki temu oddajesz też Bogu chwałę. Amen. Bo przyjmujesz to, co On ci dał. To dzięki niemu masz to życie. A gdybyś nie miał tego życia, tak naprawdę, no wiesz, no, jakbyśmy mogli funkcjonować. Więc no, Pan Bóg, dając nam życie, no, okazał nam taką wdzięczność i po prostu no, On nas kocha. I mimo wszystko, czy upadamy, czy wstajemy, czy jesteśmy w trudniejszych momentach, to pamiętajmy, On nas kocha. Super, tą myślą zakończmy. I powiedz jeszcze tylko taką ostatnią rzecz. Gdzie można Cię obserwować? Gdzie można widzieć te postępy, zaprosić Cię, nie wiem, na poprowadzenie uwielbienia, na warsztaty? No, wiemy o tym, istnieje Facebook, Instagram. Instagram, jak? Kamil.milczarek? Nie, chyba Milczarku, z tego co pamiętam. Milczarku, tak, wiadomo. Tak, ale no, wszędzie. Myślę, że wszyscy gdzieś tam się widzimy i obserwujemy. Na YouTubie też się znajdą jakieś takie rzeczy, które robiłem poza TGD, więc też można coś znaleźć, ale kto napisze, zawsze odpowiadam, więc naprawdę. I lubię to robić, jakby kocham po prostu jeździć na warsztaty i jakby pracować nad utworami, które są też dla mnie bardzo bliskie, a dzięki temu też pokazywać jakby swoją wiarę, nie? Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, Krzysiu. I Was, drodzy widzowie, zapraszam serdecznie na kolejne nasze nagrania i obserwujcie, co będzie się działo nas na Instagramie, Facebooku i YouTubie. Dokładnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.